Witamy w Jabłonowie. Dziś będzie takie trochę nagranie specjalne. Tak, mamy czarnego konia na znaczku. Siedzę sobie właśnie w Ferrari 458 Italia, rocznik 2010. 35 555 km przebiegu. Tak, no auto z 2010 roku. Kiedyś sprowadzone ze Stanów. Zobaczcie, jak to brzmi. Zaraz wam zrobię jeszcze soundcheck. Jak tylko wyjedziemy, wystawię go tu u nas na ścieżkę. No to naprawdę warto zobaczyć. Ach, tutaj trzeba dwie łopatki naraz wcisnąć, żeby wrzucić N. R się wrzuca przyciskiem. Dobra, wysiadam z niego. Tak to, moi drodzy, wygląda. Powiem wam w ramach ciekawostki, że jak do niego wsiadam, wysiadam, kilka razy to zrobiłem, to smartwatch pokazał mi, że wykonałem jakąś gimnastykę. W taki tryb przeszedł, także może nie jest to specjalnie trudne, ale porównując z normalnym samochodem, no dla dużego jegomościa z nadwagą jest już to jakiś tam drobny wysiłek. Samochód zarejestrowany w Polsce, że nie trzeba robić żadnych opłat, od razu dementuje wszelkie jakieś domysły. Nie, żaden z nas ze współwłaścicieli gwarantowany, używany jabłonowo nie kupił sobie Ferrari. Żaden z nas też go nie uszkodził. To jest samochód naszego znajomego. Uszkodzenia, proszę bardzo. Zderzak, błotnik. Zderzak, błotnik raz jeszcze. Tutaj mocniej niż tam. No i tutaj. Drzwi. Znów zderzak, błotnik. Felga jest podgięta, opona jest pęknięta, oponę trzeba wymienić. O! Z ciekawostek. Szyba przednia jest oryginalna z roku 2010. No, auto, które zapewnia niesamowite wrażenia z jazdy. To tego się nie da porównać z niczym, chyba że z autem porównywalnej klasy. Mówię tu o Lamborghini, może o Bugatti, na pewno nie o Maserati. Nie, Maserati to jest zupełnie, kiedyś było błędnie stawiane na równi z Ferrari, natomiast to jest zupełnie inna półka. To jest zdecydowanie tańsze, zdecydowanie bardziej pospolite, bardziej spopularyzowane w Europie auto. Tutaj Ferrari to jest klasa sama w sobie. Przy czym te materiały tutaj, one są oczywiście poprawne jak najbardziej, natomiast no, po samochodzie za takie pieniądze można by się spodziewać czegoś zdecydowanie innego, czegoś więcej. W oryginale ten samochód miał taki kolor jak tutaj. Szary taki metalik, srebrno-szary metalik. Nawet mamy gdzieś na naszym profilu zdjęcie, jak ten samochód tylko nasz kolega kupił właśnie jeszcze w kolorze szarym. Wtedy żeśmy sobie właśnie przy nim porobili zdjęcia, porozsyłaliśmy znajomym i śmialiśmy się, że wygraliśmy w loterii szczepionkowej, bo to jeszcze był wtedy COVID. To bez żadnych podtekstów, to po prostu w ramach żartu. Zobaczcie silnik. To jest dzieło sztuki samo w sobie. Pięknie to wygląda, pięknie to chodzi, pięknie to brzmi. No jest to po prostu majstersztyk. Jest to coś przewspaniałego. Każdy raz w życiu powinien się przynajmniej przejechać Ferrari. Mi to było dane kilka razy w życiu, także można powiedzieć, że już mogę umierać. Ale zrobię wam soundcheck. Zobaczcie, jak to brzmi. Cóż, zapraszamy do Jabłonowa.